dziadzia. Coś nie smyra, coś nie spędzi. Dzisiaj Elite Detailer. Momencik, tak. I ich płyn do szyb. Od czego zacznę? Od zapachu, który mi się nie podoba. GT śmierdzi, tu jest lepiej. Znaczy chodzi mi o Pro Elite GT, który jest płynem fajnym, ale ze względu na to, że śmierdzi, ja go nie używam. Tu jest podobnie. No nie jest tak śmierdzący jak GT, nie, nie. Tu jakiś zapach jest, ale też, że tak powiem, nie urywa 4 liter, więc średnio mi on siedzi, jeżeli chodzi o zapach. Kolejna rzecz to Miser Guala. Jak najbardziej trafiony przy tym produkcie. Duża ilość materiału, jedno psiknięcie na mikrofibrę i możemy sobie naprawdę fajnie umyć szybkę. Kolejna rzecz, odparowywanie, bomba. Tu nie ma półśrodków. Produkt naprawdę fantastycznie odparowuje. Nawet tak naprawdę nie musisz odwracać fibry, to jest natychmiastowo. Także pod tym względem całkiem fajnie. Chociaż ja wolę, jak tak wypośrodkowane jest to odparowywanie, ale tu jest naprawdę przyzwoicie. Mam wrażenie, że ten płyn coś po sobie zostawia na szybie, że ta szyba jest rzeczywiście taka, kurczę, jakby bardziej połyskliwa, więc ma taki jakby tak naprawdę odświeżona, więc możliwe, że coś po sobie zostawia. Domywanie. Do bieżącego takiego szybkiego ataku szyb, czyli po myciu auta, żeby nie zostały na żadne osady, bardzo fajny produkt. Problem się zaczyna przy tłustych nalotach, bo próbowałem usunąć u żony w aucie osad po e-papierosie, po glikolu i powiem Ci szczerze, przy trzecim podejściu. Tak, tak, wiem, rękawiczki były, zmiana fibr też, spokojnie, nie pierwszy, nie ostatni raz usuwam takie osady. Więc tutaj średnio mój ulubieniec, bezproblemowo pierwsze podejście i poszło, więc tutaj no może źle podchodziłem do tego produktu, ale ciężko, do takich grubasów raczej jakoś niekoniecznie ten produkt siedzi. A dlaczego powstał ten filmik i ten taki niby test? Znaczy w sumie to test, to ciężko to nazwać. Może tak, może tak, może w dalszej części będzie to raczej taki teścik. Z tego względu, że padło pytanie w którymś z filmów, komentarz, czy bym nie przetestował tego produktu pod względem usuwania osadów mineralnych i wapiennych. Nie wiem, czy po internecie krążą takie informacje, że on usuwa. Nie mam pojęcia. Bo tak naprawdę każdym płynem do szyb umyjesz je elegancko. Znaczy, no nie może nie każdym, ale te marki, które są powiedzmy nietypowo detailingowe, że się jaramy, że mamy detailingowy płyn do szyb. Jan Niezbędny Clean robią to rewelacyjnie, a szczególnie Jan Niezbędny Zapach Kwiatowy. Bomba. Ten płyn do szyb tak naprawdę to jest miazga. A moim takim mistrzem tanio, dużo Tesco, jak tu mówię, to jest EcoShine Multishine. To jest produkt w ogóle mistrz do wszystkiego i do szyb również. Także tutaj nie ma się jarać, że ma się płyn za milion cebulionów, jak to mówią młodzi gniewni, i że się myje szyby. Czy on osuwa te osady mineralne? Zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! I'll make